Chcemy pracy i chleba, odczepcie się od MPK, to niektóre tylko hasła, z którymi przed ratusz przyjechali związkowcy MPK z NSZZ Solidarność. Pracownicy miejskiej spółki od ponad tygodnia prowadzą akcję protestacyjną. Związkowcy domagają się przywrócenia w budżecie miasta 4 100 000 zł. Powód naszego protestu jest poprawka do budżetu miasta zawierająca spółce MPK część rekompensaty na 2021 rok w kwocie 4,1 miliona złotych przegłosowanych przez radnych miasta. Związek Zawodowy Solidarność spotkał się z radnymi jeszcze przed podjęciem stosownej uchwały budżetowej, próbując wyjaśnić, co do tego doprowadzi decyzja zabrania pieniędzy spółce. W dniu 23 grudnia związek spotkał się po raz pierwszy z radnymi Krów. Prawo i Sprawiedliwość wybiera nowy sąd, który po rozmowie zapewnili nas, że pieniądze należą się spółce. Obiecali, że będą przyznane, jak pokażą się wolne środki z roku poprzedniego w ratuszu. Pracownicy przekazali na ręce wiceprezydenta miasta Artura Bochenka petycję z postulatami. Miała je odebrać także przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk, która nie pojawiła się przed ratuszem. Nie obchodzi mnie to, jak problem zostanie rozwiązany. Nie obchodzi, że ma być rozwiązany. Niech siada prezydent, radni miasta, szczególnie ci, którzy zagłosowali przeciwko spółce, niech rozmawiają. Tyle, aż uzgodnią, wypracują stanowisko, które będzie satysfakcjonujące pracowników, spółkę i mieszkańców, którzy ich wybrali. Jeśli nie, to 40 lat minęło od okupacji ratusza. My, związkowcy z Solidarności, wiemy, jak to się robi. W petycji związkowcy wzywają ponadto włodarzy Nowego Sącza do dbania o majątek miasta, jakim jest spółka MPK, oraz apelują o niezabieranie miejsc pracy i nieograniczanie kursów autobusów.